Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Socjalizm jest piękny, socjalizm jest bardzo piękny, tyle tylko, że zawsze zaczyna brakować cudzych pieniędzy. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No w Ameryce 1 stycznia, co to znaczy? No to znaczy, że podatki zaczynają być wszędzie. W wielu stanach komuniści doprowadzili do tego, że ludzie, którzy mieszkają w jakimś tam stanie, no i mają tam ponad $1 000 000, no to są, to zaczynają być dużo, dużo bardziej opodatkowywani niż to było poprzednio. No i co się dzieje w takim wypadku? No w takim wypadku ludzie w tych stanach, gdzie takie przeszły ustawy, no to wyprowadzają się po prostu na 6,5 miesiąca, wtedy nie są traktowani jako rezydenci tego stanu, no bo jest mniej niż pół roku, bo tak jest podzielone. No i wtedy ten stan, który miał takich bogatych mieszkańców, po prostu nie ma mieszkańców przez cały rok, tylko ma przez 5,5 miesiąca. No i wtedy te pieniądze już w ogóle tam nie trzeba płacić, no bo to są jakieś takie dziwne proporcje, no ale do tego to się sprowadza. No i stany tracą, no ale też zaczyna się to wszystko dziać na poziomie korporacyjnym, także szczęśliwego nowego roku, ale jeżeli ktoś ma jakiś tam biznes albo mniejszy albo większy biznes, no to szczęśliwego, to nieszczęśliwego nowego roku podatkowego, no bo jak to się sprowadza, no oni, komuniści to zawsze to samo mówią, czy to we Francji, czy w Connecticut, czy w jakimkolwiek kraju na świecie, w jakimkolwiek stanie, zawsze przychodzą, mówią, będziemy tych najbogatszych podatkować, no a później to się obniża. Teraz w Ameryce to szczuli właśnie na tych bogatych, no a bardzo często ludzie mają dom za 500, 600, 800 tysięcy, no bo to ceny wzrosły nieprawdopodobnie, szczególnie pod administracją Bidena. No i okazuje się, że jest bardzo dużo półmilionerów, 3/4 milionerów. Pieniądze mają na kontach oszczędnościowych, pieniądze mają na planach emerytalnych, no i tam właśnie te laserowe spojrzenie komunistów patrzy na całą tą forsę, no i chce zabierać, zabierać, żeby rozdawać, no bo tak to się wszystko zaczyna dla komunistów. Oni w Ameryce, władza jest przez to, że jest totalne rozdawnictwo. Recesja zaczyna zapychać, inflacja jest 8-10%. Inflacja jest większa niż mówią w Ameryce, bo do inflacji nie jest włączana cena energii, co jest kretyństwo i oszukaństwo. Nie jest włączona cena jedzenia, co jest kretyństwo i oszukaństwo. No normalnie każdy człowiek powinien pomyśleć, że ile wydawałem na życie codzienne na miesiąc dwa lata temu w czasie rządów Trumpa, a ile wydaje dzisiaj za rządów Bidena. No i to powinna być inflacja, tak? Ktoś wydawał tam powiedzmy 2000, wydaje 2040, no to 2400. No to jest powiedzmy 20% inflacja. Jeżeli wydawał 5 tysięcy, a teraz wydaje 6 tysięcy, no to znaczy, że inflacja jest 20%. I tak to powinno być liczone. Nie, te komuniści po prostu doprowadzili do tego, że wycofują to, co każdy normalny człowiek liczy, że go kosztuje więcej i dają jakieś takie debilowate rzeczy. No te podatki też wzrastają. Dlaczego? No dlatego, że w 2017 roku za rządów Kongresu Republikańskiego, 2017 rok, no to wprowadził takie reformy podatkowe, które akurat skończyły się po 5 latach. No jak się skończyły po 5 latach, no to teraz to, co wszystko, co biznesy oszczędzały, no to już przestaną oszczędzać. Akurat konserwatyści, no to myśleli, że to przeciągną to wszystko. Ale niestety komuniści jeszcze mają tą swoją władzę. No i nie ma tych odpisów podatkowych. No przede wszystkim, co będzie znikało dla wielkiego biznesu, dla każdego biznesu. No wielki biznes jest potrzebny, no bo w tym wielkim biznesie, no to oczywiście są tam dyrektorzy, prezydenci, zarządzający i tak dalej, no ale te wszystkie biznesy, no to zatrudniają 5 tysięcy, 550 tysięcy,
500 tysięcy ludzi, to te wszystkie korporacje, komuniści to krzyczą korporacje i chciwość korporacyjna, no ale to jak się zapytać debila, co to znaczy korporacja, no to nie umie odpowiedzieć. On tylko mówi, że prezydent tam zarabia powiedzmy 1 000 000 czy 10 milionów, no ale jeżeli korporacja zatrudnia 100 tysięcy czy 1 000 000 ludzi, no to trzeba po prostu patrzeć na to i te 1 000 000 czy 100 tysięcy ludzie płacą normalnie swój podatek dochodowy, swój podatek stanowy, swój podatek federalny, kupują domy i tak dalej, także te wszystkie podatki, które te 100 tysięcy czy 1 000 000 ludzi płaci, no to jest ważniejsze niż to, że jakaś tam korporacja nie płaci, no bo korporacja no to jest odpowiedzialna za dziesiątki, za setki, za 1 000 000 ludzi, którzy płacą te podatki. No i teraz na przykład co znika. Była taka w tym reforma w 2017 roku, także inwestycje można było od razu odpisywać, jak ktoś kupił ciężarówkę, czy jakieś tam wtryskarki, czy jakąś produkcję do produkcji, jakąś linię produkcyjną do produkowania śmietanki czy masła, czy coś takiego, no to oni mogli od razu kupili tam za tam 1 000 000, 2 czy 100 tysięcy, czy ile i odpisywali od razu te od swoich kosztów, od podatków, że to była, no była taka ulga podatkowa, no ale wtedy ludzie inwestowali, ludzie po prostu kupowali te maszyny do robienia butelek czy opon, czy cokolwiek. A teraz to zniknie, także w tym roku będzie można odpisać tylko 80% tych inwestycji, za rok 60%, a w sumie w 2020, później 40%, później 20%, a w 2026 za 3 lata już w ogóle nic nie będzie można odpisać. Także co będzie? No ludzie nie będą, firmy nie będą kupowały ciężarówek w linii produkcyjnej do robienia serów żółtych i tak dalej. Także to wszystko przesunie te podatki, wszystko to poprzesuwa. No i będzie niższa produktywność, będą mniejsze zarobki, no bo nie będzie więcej miejsc pracy, tylko ludzie będą pracowali na tych samych maszynach, także będzie większa konkurencja i będzie mniejsza wydajność. Tak, także to jest ogólnie rzecz biorąc kretyństwo. Każdy normalny człowiek, który popatrzy się na, który rozumie ekonomię jako taką, no to wie, o co chodzi. Politycy, szczególnie komuniści, tego po prostu debile nie rozumieją. No teraz ogólnie rzecz biorąc biznes to się zassał, to się zmniejszyło 22% od kwietnia do października, także pod administracją Bidena to wszystko spada na pysk. Badania, wydatki badawczo-rozwojowe, no to też jest bardzo ważna sprawa, każda firma co produkuje jakieś tam szampony, no to się stara patrzeć co działa, co nie działa, jakieś sprawy tam, czy żywnościowe, czy medyczne, to potrzebne są te ośrodki badawczo-rozwojowe, żeby to pompować, żeby znajdować jakieś, odkrywać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś toczyło. No te wszystkie sprawy ulgi podatkowe, no to kongres wprowadził od 1954 roku, także to była taka normalna sprawa, wydawajcie pieniądze na poszukiwania, no a później będziecie odpisywali sobie te. Teraz komuniści mówią, nie ma odpisywania, dawajcie forsy, nie będziecie sobie odpisywać, musicie płacić podatki. No ale to cena jest za to, że nie będzie nowych makaronów, nie będzie nowych szamponów, mydeł, patelni teflonowych i tak dalej. To wszystko będzie znikało. Także te odpisy automatyczne teraz są przesunięte na odpisy na kompanie krajowe do 5 lat, można tam rozciągnąć to, a na międzynarodowe na 15 lat. No na pewno to nie pomaga. Teraz parę miesięcy temu prezydenci 36 kompanii, takich potężnych kompanii,
napisali taki list otwarty do kongresu. No i właśnie tam powiedzieli, że firmy z firmy, ile to będzie kosztowało, że te firmy będzie kosztowało 30 miliardów dolarów do końca roku 2023. Następna sprawa, no to jest oprocentowanie. No oprocentowanie, ta lichwa zawsze jest, te lichwiarstwo, wiadomo jakie jest, nie ma najlepszej opinii, no ale też odpisy będą zmieszane. No, wszyscy żyją na kredyt, firmy również żyją na kredyt, no ale teraz przy tym jak rezerwy federalne, te Ministerstwo Finansów, to wszystko podnoszą te oprocentowania, no to jeszcze nie polepsza i to, że kompanie nie będą mogły sobie odpisywać, nawet mniejsze w sumie kompanie, no to będzie ciężkie. Będzie ciężkie dla firm produkcyjnych, będzie ciężkie dla wszystkich kompanii, które mają takie inwestycje kapitałowe, no i te wydatki na wszystkich poziomach. To w zasadzie jest taki wybuch, czy koniec, cały taki wulkan się przelał tego, co Republikanie zrobili w 2017 roku. No, do tego trzeba też dodać, że Obama pod Bidenem cała ta ustawa redukcji inflacji spowodowanej przez komunistów, no to też jedno było jedno wielkie rozdawnictwo pieniędzy, no i to teraz trzeba za to zapłacić. Republikanie, tak jak wspominałem, oni planowali, że to zostanie przedłużone, no ale teraz za bardzo to nie wychodzi. No sporo normalnych demokratów rozumie to, trzeba jednak ten biznes jakoś podtrzymywać, ożywiać i nie mordować, no ale niestety ten parcie na podatki jest nieprawdopodobne, no bo powiedzmy ten kredyt na dzieci, no to jest parę trylionów dolarów, no i co to spowoduje? No to też powoduje to, że miejsc pracy pracowników mniej więcej będzie mniej, około 300 tysięcy ludzi nie będzie pracowało w ramach tych niby dobrze brzmiących kredytów i pomocy, można powiedzieć, społecznej, no ale te pewne grupy, no to i tak nigdy nie pracowały, ani nie płaciły podatków, także to jest następne jedno wielkie rozdawnictwo. Następna rzecz, no to jest minimalny podatek korporacyjny. No to jest to, co cała te globalni komuniści chcą zrobić. W Ameryce wprowadzili te 15% na największe firmy, które tam mają więcej dochodu niż miliard dolarów, no to dosyć wpłynie na wszelakiego rodzaju kopalnie, na wszelakiego rodzaju firmy nieruchomościowe i no bo to jest to, co kongres tam zmieniał w przeszłości. No i taki efektywny podatek, to się w sumie na te wielkie korporacje, no to podniesie do 20% z 19%, tak? Także że to będzie dużo, dużo więcej. Będzie podatek 1% na wszystkie te akcje, które są odkupywane przez firmy, no bo firmy, powiedzmy, jeżeli są jakieś akcje na publicznym czy takim ogólnodostępnym rynku, to jeżeli firma dobrze działa, no to oni odkupują to, żeby zmniejszyć, powiedzmy, zależność. No to są różne te kombinacje, no to są benefity dla wielu ludzi, no ale komuniści opodatkowali to 1%, no i to co to zmieni, co to
poruszy? No poruszy to, że te wszystkie, ten kapitał, ten przepływ kapitału, te inwestycje, te możliwości, no to, to zostanie troszeczkę spowolnione, dlatego że kompanie będą siedziały na materacu forsy, zamiast gdzieś tam inwestować. Także ten ekonomiczny taki impact na całą gospodarkę przez te podatki, no to jest trudno ocenić, ale to nie brzmi dobrze, nie wygląda dobrze, no będzie dużo mniej inwestycji. Ameryka, która zawsze inwestuje, będzie inwestowała mniej, nie pomoże jakoś ekonomicznie za bardzo, dlatego że te pieniądze, które mogłyby wpływać do ekonomii, przestaną wpływać, no te wyższe inflacja i cały ten oprocentowanie też to wszystko dobija, no to tak, że 2023 no będzie dosyć taki no szalony i troszeczkę będzie taki, będzie miał na pewno zgrzyty, no ale komu to podziękować? No trzeba podziękować komunistom, no i wszystkim tym, którzy głosowali na komunistów. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest dzwoneczek do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego co drugiego dnia zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na komunistów. No, przykre jest to, że w Ameryce 60% Polaków głosuje na komunistów. 60% Hindusów, czy ludzi z Indii też głosuje na komunistów, tak? Także to jest nic nowego. No, ale to trzeba o tym pamiętać, ale głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, ile płacicie w sklepie za jedzenie, widzicie, ile płacicie za samochody, za domy. To wszystko jest dzięki temu, że wybraliście komunistów. Tak? Także patrzcie się w lustro, no i musicie chyba płakać rzewnym płaczem. Zdrowia dla normalnych.